myśmy zaczęli od tego, jeszcze jak pani Karoliny Wigury tu nie było, że ta młodzież ma słuszny protest, no tylko z tej młodzieży bardzo trudno coś sklecić. To wołanie o tą wielką zmianę, to jest takie wołanie, że oni wiedzą dokładnie, czego nie chcą, na co patrzą, natomiast kompletnie nie można się dogadać, czego chcą. I to nie jest polska specyfika. Chyba jak nie. Patrzymy na tych wszystkich z Hiszpanii i tak dalej, to są protesty, które de facto nie są żadnymi rewolucjami, tylko są po prostu restauracjami. No chcą żyć tak, jak poprzednie pokolenie. Pani doktor Wigura kiwa głową, ale to w radiu nie wychodzi. Kręci. Dobrze. Nie, bo ja myślę, że kwestia pokoleniowa jest absolutnie fundamentalna tutaj i nie ma to wiele związku z metryką, żeby było jasne. To znaczy ja Andrzeja Dudę od samego początku nazywam młodym politykiem o starych oczach. On dla mnie, przynajmniej jak do teraz, bo może jeszcze się coś zmieni i zobaczymy jakiegoś innego Andrzeja Dudę, ale na razie on należy doskonale do tego pokolenia okrągłego stołu, które moim zdaniem jest kompletnie wypalone. Teraz o co chodzi? Chodzi o definicję celów polityki polskiej. To pokolenie, które od 25 lat sprawowało w Polsce władzę, czy sprawuje w Polsce władzę, generalnie rzecz biorąc jest ukształtowane przez 4 punkty. Tak? Po pierwsze, doświadczenie niewoli. Po drugie, racja stanu w postaci przeniesienia Polski na zachód, czyli Unia Europejska, NATO. I po trzecie, kompletnego zagubienia w obliczu nowej puli problemów, które się pojawiło, właściwie ono się objawiło nam teraz, bo ono się nie objawiło bynajmniej przy poprzednich, czy jeszcze poprzednich wyborach parlamentarnych, czy samorządowych, czy jeszcze innych. Było widać wtedy, że te antysystemowe tak zwane partie czy ugrupowania są w stanie zdobyć może 10%, ale dopiero ta pierwsza tura wyborów prezydenckich nam powiedziała, że niezależnie od całej prawdziwości, bo ja nie wątpię w prawdziwość patriotyzmu Bronisława Komorowskiego, kiedy on mówi, że ja wywalczyłem wolność, ale ten patriotyzm jego najprawdziwszy nie przekłada się na spotkanie się z tymi problemami, które mają młodzi, a oni mają przede wszystkim problem niepewności, oni mają problem przede wszystkim tego, to ty Aniu bardzo ładnie powiedziałaś, to znaczy Bronisław Komorowski mówi, wywalczyłem wolność, ale ci młodzi mówią, ale co to jest wolność? My nie wiemy, co to jest wolność.